Witam. Zaczyna się wielki tydzień, najpiękniejszy, najważniejszy i też najsmutniejszy okres roku liturgicznego, gdzie przeżywamy okres męki Pana Jezusa, ale zakończy się to cudownym momentem zmartwychwstania Pana Jezusa, więc jest ten optymistyczny element, no ale zanim będziemy świętować zmartwychwstanie, to wcześniej będziemy przechodzili przez misterium męki pańskiej. I chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów w wielkim skrócie na temat siedmiu ostatnich słów Pana Jezusa na krzyżu. Jest to o tyle ważne, że osoba ukrzyżowana, co wiemy z relacji naukowców, lekarzy, umiera z powodu uduszenia się. Jest bardzo trudno oddychać. Płyny ustrojowe zaczynają gromadzić się w płucach i po prostu człowiek w pewnym sensie się topi, wisząc na krzyżu. Żeby nabrać powietrza do płuc, trzeba się podciągnąć na rękach i mocno oddepnąć nogami, a ręce i nogi są przebite gwoździami, więc jest to niesamowity ból, bo trzeba po prostu te bolące rany urazić w taki sposób, no, niezwykle bolesny przy każdej próbie nabrania oddechu. Także jest zrozumiałe, że w takiej sytuacji ludzie z reguły nie mówią, jeżeli nie muszą albo nie chcą powiedzieć czegoś bardzo ważnego. Dlatego tak ważne jest to, co Pan Jezus nam wtedy powiedział. Tym bardziej, że musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Pan Jezus przecież wiedział, że zmartwychwstanie, więc mógł nam jeszcze coś przekazać, jeżeli by czegoś zapomniał, czy nie zdążył powiedzieć przed swoim pojmaniem i przed swoją śmiercią. Wiedział, że jeszcze będzie rozmawiał z apostołami. A jednak wybrał pewne rzeczy, wybrał ten czas, żeby nam przekazać pewne rzeczy. Dlatego tak ważne jest, żeby tym rzeczom, żeby się przypatrzyć temu, co Pan Jezus nam powiedział. Ja napisałem na ten temat tekst przed paru laty i zamieszczę poniżej link do tego tekstu i gorąco zachęcam, żeby go przeczytać, a tu tylko w paru słowach, ponieważ nie mamy tyle czasu na filmie, żeby dokładnie omówić, ale przynajmniej przyjrzyjmy się pobieżnie słowom Pana Jezusa. Pierwsza rzecz, jaką nam przekazuje ewangelista Łukasz, to są słowa Pana Jezusa. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią, właśnie. Musimy pamiętać, że Pana Jezusa ukrzyżowali rzymscy żołnierze, którzy wykonywali rozkazy. Oni nie wiedzieli, że krzyżują samego Boga. Nawet Żydzi, którzy skazali Pana Jezusa, też nie wiedzieli, że krzyżują samego Boga, więc tu jest jeden aspekt tej sprawy. Po prostu ta zbrodnia, największa zbrodnia w historii, jaka się wydarzyła, wynikała częściowo przynajmniej z nieświadomości ludzi. No, Żydzi, gdyby rzeczywiście wierzyli, że Pan Jezus jest Mesjaszem, nigdy by się na to nie zdobyli. Nigdy by tego nie zrobili. Myśmy też ukrzyżowali Pana Jezusa. My Go krzyżujemy każdego dnia przez nasze grzechy. Ale też sobie nie zdajemy z tego sprawy do pewnego stopnia. Też sobie nie zdajemy sprawy, jak wielkim okrucieństwem, jak wielkim złem jest każdy nasz grzech. I tu jest nasza nadzieja, że po prostu Pan Jezus prosi Ojca, żeby wybaczyć nam też nasze grzechy, żeby nam nie policzyć tego grzechu. Oczywiście takie słowa też nie znaczą, że oni uniknęli kary, bo oni są winni. To, że my komuś wybaczamy, to nie znaczy, że my się zgadzamy na to, żeby ten ktoś kary nie poniósł. Ale tu chodzi też o to, że brak wybaczenia to jest coś, co najbardziej dotyka nas. Jeżeli ktoś nam robi jakąś krzywdę, to najczęściej jemu jest wszystko jedno, czy my mu wybaczamy, czy my mu nie wybaczamy. Jeżeli już, to jemu bardziej przeszkadza to, że mu wybaczymy, bo to znaczy, że jego kara, jego złe działanie nie dotyka nas tak, jak on by chciał, żeby nas dotknęło. Ale to jest przede wszystkim dobre dla nas. Po prostu
nienawiść zatruwa tego człowieka, który nienawidzi, nawet jeżeli nienawidzimy swojego oprawcy. Jeżeli na przykład ktoś po rozwodzie nienawidzi swojego byłego męża czy swojej byłej żony przez lata, czy ma w sercu tą krzywdę, którą często kobieta na przykład opuszczona przez męża, mąż poszedł do innej młodszej kobiety na przykład i kobieta porzucona przez męża przez całe lata odczuwa tą nienawiść do swojego byłego męża. Ona ma to życie zatrute, ten mąż się nie przejmuje, on ma nową kochankę, on już dawno zapomniał o swojej starej żonie. To ta opuszczona kobieta odczuwa tą ból, tą zadrę w swoim sercu przez następne lata. A jeżeli szczerze wybaczy swojemu mężowi, to to jej pomoże, a jemu to będzie i tak wszystko jedno prawdopodobnie, ale to jej pomoże, dlatego powinniśmy wybaczać naszym wrogom. A oczywiście Bóg jest sprawiedliwy i nie powinniśmy się tak bardzo przejmować, że a my komuś wybaczyliśmy, a tak naprawdę to mu rzeczywiście źle życzymy. Wybaczmy mu ze szczerego serca, a o sprawiedliwość się nie martwmy, bo Bóg jest sprawiedliwy i Bóg osądzi każdego z nas. Osądzi i tych rzymskich żołnierzy, którzy przybili Pana Jezusa, i tych Żydów, którzy Go wydali, i nas, bo za nasze grzechy Pan Jezus cierpiał na krzyżu. I osądzi tego męża, który porzucił swoją żonę i poszedł sobie w siną dal. Wszystkich nas Pan Bóg oceni, osądzi i otrzymamy sprawiedliwe wyroki. No oczywiście Bóg jest też miłosierny, więc jeżeli uznamy, że jesteśmy winni, jeżeli poprosimy Pana Boga o wybaczenie, to Bóg, miejmy nadzieję, okaże nam swoje miłosierdzie. Ale tu już musi wyjść inicjatywa z naszej strony. Natomiast jeżeli my wybaczamy naszym wrogom, to nie znaczy, że Bóg okaże im miłosierdzie ze względu na nas. To oni sami muszą prosić Boga o przebaczenie. I jeżeli poproszą, to wtedy naprawdę dobrze by było, żeby je otrzymali, bo my też tego samego oczekujemy od Pana Boga. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Ewangelia Łukasza 23:43. Słowa Pana Jezusa do dobrego łotra, dyzmasa. Dyzmas jest chrzczony w kościele jako święty. Jest to, nie wiemy kim on był, ale był przestępcą na tyle poważnym, że spotkała go kara śmierci. Być może przywódca powstania, być może jeden z mesjaszy przez małe M, który tam stał na czele powstania przeciwko Rzymianom, ale może zwykły kryminalista, być może zwykły morderca, zwykły złodziej, który sprawiedliwie zasłużył na tą karę. I co on robi? No, wisząc na krzyżu, dwóch złoczyńców wisiało po lewej i po prawej stronie Pana Jezusa. Jeden przeklinał Pana Jezusa, wyszydził, wyśmiewał się z Niego, a drugi bronił Pana Jezusa, wyznał, że Pan Jezus jest Panem. Poprosił Go o to, wyznał, że jest grzesznikiem. Poprosił Go o to, żeby pamiętał o Nim, gdy pójdzie do swojego królestwa. Przykład dobrego łotra jest często podawany przez protestantów jako przykład tego, że do zbawienia jest potrzebna tylko wiara, nie trzeba żadnych uczynków. Kościół katolicki uczy oczywiście, że wiara jest potrzebna do zbawienia, ale uczynki także są konieczne, dlatego że uczynki pokazują, czy ta nasza wiara jest żywa. I zastanówmy się, czy ten dobry łotr zrobił jakieś uczynki, no bo sądząc pobieżnie na pierwszy rzut oka, no to nie zrobił nic, był już przybity do krzyża i uwierzył, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że Pan Jezus jest Bogiem i to wystarczyło. Ale to nie jest prawda, ponieważ to, że wyznał, że Pan Jezus jest Bogiem, to, że Go poprosił o to, żeby pamiętał o Nim, gdy pójdzie do Królestwa Niebieskiego, to, że skorygował drugiego przestępcę, swojego przyjaciela, który wisiał na krzyżu, starał się go poprawić w jakiś sposób. To są wszystko uczynki. No, to są jedyne uczynki, jakie może zrobić człowiek przybity do krzyża. Ale to są uczynki. To wszystko jest
To wszystko, zobaczmy cały ten fragment. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybacz więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił i dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Więc skarcił drugiego kryminalistę, wyznał swoją wiarę, poprosił o wybaczenie grzechów, poprosił o to, żeby Jezus pamiętał, więc zrobił wszystko, co mógł w tej sytuacji. Także miał wiarę i z tej wiary wynikały uczynki. To nie była tylko wiara, że uwierzył i milczał i nic nie zrobił. Następne, trzecie słowa Pana Jezusa na krzyżu z Ewangelii świętego Jana. Jezus rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. Pan Jezus daje nam swoją matkę z krzyża. Pod krzyżem stoi święty Jan, który nie jest nazwany w Ewangelii Janem, jest nazwany umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Każdy z nas jest umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Jest pewien powód, dla którego święty Jan nie jest nazywany po imieniu. Bo o to chodzi, że właśnie tym umiłowanym uczniem jest każdy z nas. I Pan Jezus daje każdemu z nas swoją matkę z krzyża. Dlaczego z krzyża? No właśnie zastanówmy się, bo to też znowu protestanci bardzo często odmawiają wszelkiej chwały Matce Bożej, odmawiają jej jakiegokolwiek szacunku i czci. Tymczasem Boże przykazania są bardzo proste i jednoznaczne. Czci ojca swego i matkę swoją. Pan Jezus wypełnił prawo, wypełnił przykazania Boże w sposób doskonały. Doskonały sposób oddawał cześć nie tylko swemu Ojcu w niebie, Bogu Ojcu, ale swojej Matce Maryi. Obdarzał ją czcią, bo to nakazuje Boże przykazanie. Ale potem z krzyża nam ją daje. Teraz my nie tylko mamy naśladować Pana Jezusa, więc my też mamy czcić Boga Ojca i mamy czcić Matkę Pana Jezusa, dlatego choćby, że to jest Jego Matka. Ale Pan Jezus poszedł krok dalej. Dał nam ją jako naszą Matkę i dał nam ją właśnie z krzyża. Mógł to zrobić wcześniej, mógł to zrobić później po zmartwychwstaniu. Sam fakt, że dał nam to na krzyżu, to świadczy o tym, jakie to jest istotne, jakie to jest ważne dla naszego zbawienia, bo ta rola tej matki jest w dziele zbawienia Pana Jezusa niezwykle ważna. Ten przykład, te słowa świadczą jeszcze o jednej rzeczy, o tym, że Maryja nie miała żadnych innych dzieci, bo Pan Jezus nie mógłby dać swojej matki obcemu człowiekowi, nawet jeżeli święty Jan był prawdopodobnie jakąś dalszą rodziną, kuzynem Pana Jezusa. Ciągle nie mógł Pan Jezus mu dać swojej matki, bo nie byłaby ona jego do dawania. Jeżeli Pan Jezus miałby braci czy inne rodzeństwo, to oni by się zajęli Matką Bożą. Tak nakazywało prawo ówczesne, tak nakazywał ówczesny zwyczaj. Nie mogło jedno z dzieci decydować, że mama pójdzie do obcego faceta, a bracia zostaną sami bez mamy. No, tak to nie działało. Jeżeli Pan Jezus miałby braci, to byłoby naturalną rzeczą, że zaopiekowaliby się Maryją. Natomiast prawda jest taka historyczna, że Maryja nie miała żadnych innych dzieci. Była dziewicą, była wiecznie dziewicą, nadal jest dziewicą. I dlatego Pan Jezus przekazał ją opiekę nad nią świętemu Janowi w tym wymiarze doczesnym, w tym wymiarze ludzkim, ale właśnie ten wymiar głębszy był taki, że przekazał ją nam wszystkim jako swoją matkę. No, dlaczego Pan Jezus mówi do Maryi niewiasto? Tak naprawdę to słowo jest kobietą, ale to nie jest brak szacunku, jak już wcześniej wspomnieliśmy, Pan Jezus darzył swoją Maryję czcią doskonałą, tylko jest to nawiązanie do protoewangelii, nawiązanie do niewiasty pierwszej w Biblii, jaką mamy, czyli do Ewy. Po prostu ilekroć Pan Jezus mówi o swojej matce, czy zwraca się do niej per kobieto,
to jest to właśnie nawiązanie tego, że tak jak Pan Jezus jest drugim Adamem, pierwszy Adam zgrzeszył, a drugi Adam, czyli Pan Jezus, przez to, że nie zgrzeszył w ogóle, naprawił grzech Adama, tak samo Maryja jest tą niewiastą. Pierwsza niewiasta namówiła Adama do grzechu, ona pierwsza zjadła jabłko, a druga niewiasta to jest ta, która zmiażdży głowę wężowi. To jest ta, która nam dała Zbawiciela. To jest ta, która stała się kanałem wszelkich łask, jakie spływają na nas. I to jest ta, która nas też prowadzi do zbawienia, prowadząc nas do swojego Syna. Następne słowa Pana Jezusa to jest Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. No właśnie, czy okrutny Bóg Ojciec skazał swojego Syna na śmierć, po czym zapomniał o Nim, zostawił Go na krzyżu, nie pocieszał Go nawet? Często tak właśnie protestanccy pastorzy obrazowo to tłumaczyli, że Pan Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i Bóg Ojciec, patrząc z nieba, z takim obrzydzeniem patrzył na Jezusa, że się nie mógł patrzeć, odwrócił się od Niego i Pan Jezus czuł to opuszczenie i wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Jest to okropna teologia i nie jest to prawdziwe tłumaczenie. Przede wszystkim Kościół katolicki, w przeciwieństwie do wielu wspólnot protestanckich, nie uczy, że to był tylko prawny kruczek, że to nie było tylko fikcja prawna taka, że Pan Jezus wziął nasze grzechy na siebie, umarł niesprawiedliwie za nasze grzechy i dzięki temu nas ominęła sprawiedliwa kara. W naszej teologii, jak to uczy Kościół katolicki, my do tego znacznie głębiej podchodzimy. To Bóg umarł za nasze grzechy. Nie można oddzielić Pana Jezusa, aczkolwiek Trójca Święta to są trzy osoby, trzy różne osoby boskie. To tam, gdzie jest jedna z tych osób, tam są wszystkie trzy. Pan Jezus umarł na krzyżu, bo tylko człowiek może umrzeć, bo tylko człowiek w swej naturze może umrzeć. Bóg jest duchem, więc Duch jest nieśmiertelny, ducha się nie da zabić. Pan Jezus przyjął ludzkie ciało, przyjął formę człowieka, bo w ten sposób mógł cierpieć i w ten sposób mógł oddać życie dla naszego zbawienia. Ale na krzyżu był cały Bóg. To nie była jedna trzecia Boga. To nie było tak, że Bóg Ojciec był poza tym i nie cierpiał. Cały Bóg cierpiał na krzyżu. Jest to wielka tajemnica. Nie da się tego wytłumaczyć na ludzki sposób, ale nie można tego rozumieć w ten sposób, że Bóg zapomniał o swoim Synu. Bo to cały Bóg oddał za nas życie. To, co myśli Pan Jezus, to myśli Ojciec i myśli Duch Święty. To, co robi Pan Jezus, to robi Duch Święty i robi Bóg Ojciec. Nie da się rozdzielić. To nie są, nie mamy trzech Bogów. My nie wierzymy w trzech Bogów. My wierzymy w jednego Boga. Trzy różne osoby, tak, ale to jest jeden Bóg. Jeżeli Bóg umarł za nas na krzyżu, to umarł za nas cały Bóg na krzyżu. O tym trzeba pamiętać. Ale teraz jest jeszcze drugi aspekt tego. To, co Pan Jezus powiedział, to są pierwsze słowa psalmu. Jest to psalm 22, o ile pamiętam. I to działa w ten sposób, że Pan Jezus chciał wskazać Żydom, dać Żydom wskazówkę, o co tam chodzi, żeby zrozumieli istotę tego wydarzenia. Jeżeli na przykład ja bym powiedział, jeszcze Polska nie zginęła, to już wszyscy sobie dopowiedzą całą resztę. To wystarczy, że powiem pierwszą linijkę albo Litwo, ojczyzno moja. Też wszyscy wiedzą, że mówię o poemacie Pana Tadeusza, prawda? Że pewne rzeczy są zakodowane w naszej głowie, że pierwsza linijka tekstu narzuca nam dalszy ciąg tekstu powszechnie znanego. Psalmy to były modlitwy codzienne Żydów. Żydzi się modlili psalmami, znali je. Nie było numeracji wtedy, więc się nie mówiło psalm 22, czy psalm 51, czy 127, tylko się mówiło pierwszą linijkę tekstu. I wtedy już każdy znał to. Zresztą nawet teraz, jak
nasze pieśni nazywamy pierwszą. Jeżeli mówimy o pieśni Boże coś polskie, no to wszyscy już dalej wiedzą, albo kiedy ranne wstają zorze, wszyscy od razu znamy dalszy ciąg tej pieśni. Więc tutaj też Pan Jezus po prostu nazwał, powiedział z krzyża pierwszą linijkę psalmu, który teraz znamy jako psalm 22, który jest zapowiedzią mesjańską cierpiącego Mesjasza. I po prostu, jeżeli przeczytamy ten psalm 22, to opisuje on w sposób wręcz niesamowicie precyzyjny to, co Pana Jezusa spotkało na tym krzyżu. A Pan Jezus powiedział to właśnie po to, żeby każdy z Żydów stojący pod krzyżem zorientował się, zobaczył, że to jest właśnie wypełnienie tego, co zapowiadał prorok Izajasz, to jest wypełnienie tego, o czym czytali w psalmie 22, że to jest Mesjasz, na którego czekali, który został ukrzyżowany, tak jak prorocy zapowiedzieli. I tak należy przede wszystkim rozumieć te słowa Pana Jezusa. Następne słowa Pana Jezusa. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się spełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Pragnę, wykonało się. Co się wykonało? Czemu Pan Jezus skosztował octu? No, skosztował wina, było to wino, my to tłumaczymy jako ocet, ale to chodzi po prostu o młode wino. Skosztował i powiedział: wykonało się. Z antycznych przekazów żydowskich wiemy, jak paschalna wieczerza wyglądała. I z opisu biblijnego wiemy, że podczas tej wieczerzy, podczas której pito 4 kielichy wina, Pan Jezus po trzecim kielichu wyszedł. Poszedł na Górę Oliwną, został pojmany, aresztowany, skazany na śmierć, ukrzyżowany. Niedokończenie wieczerzy paschalnej, tej liturgii wieczerzy paschalnej, wyjście po trzecim kielichu, zanim wypił czwarty kielich, można by porównać, ja wiem do czego, jakby podczas mszy w naszym kościele ksiądz po konsekracji, po podniesieniu powiedział: idźcie, ofiara spełniona, i nie byłoby na przykład rozdania komunii. No, każdy katolik by od razu był totalnie zdziwiony, miałby pytania: proszę Ojca, a komunia gdzie? No to jeszcze msza dopiero jest w połowie, a co to się stało, że nagle takie szybkie przerwanie mszy? Czy to jest msza ważna? Co to się dzieje? Podobnie było w czasie tamtej wieczerzy. Pan Jezus nie dokończył tej liturgii i wyszedł, no, po trzecim kielichu, bez wypicia tego czwartego kielicha. Ten czwarty kielich wypił też. Ten czwarty kielich wypił Pan Jezus dopiero z krzyża. Tam się wykonała ta wieczerza paschalna. Po prostu Pan Jezus pokazuje nam, że cała ta liturgia od ostatniej wieczerzy po śmierć na krzyżu to jest jedno wydarzenie. To jest jedno wydarzenie, które było zapowiedziane jeszcze w Egipcie, gdy w noc paschalną wychodzili Żydzi, uciekali z Egiptu. Każdy pierworodny, który nie spożył baranka i który nie pomazał drzwi krwią baranka, został zabity. I ta krew baranka, którą mieli pomazać swoje drzwi w Egipcie Żydzi, była na gałązce hizopu. Tutaj też święty Jan nam mówi, że stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. Więc też nawiązanie do tego, też to wspomnienie o tym hizopie nie jest przypadkowe. I to po prostu nam wskazuje na fakt, że to jest jedno wydarzenie. Ta wieczerza paschalna wypełniła się, dopiero wykonała się na Golgocie. I ostatnie słowa Pana Jezusa. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Właśnie w każdej sytuacji powinniśmy zawierzyć Bogu. Czy to będzie w naszym życiu, czy to będzie
w dniu śmierci po prostu wszystko oddać w ręce Pana Boga. Jemu powierzyć nasze troski, Jemu powierzyć nasze radości, Jemu powierzyć całego siebie, nasze rodziny, nasze dzieci, naszych rodziców. I wtedy na pewno dobrze na tym wyjdziemy, bo po prostu Bóg nas kocha do szaleństwa. Bóg kocha nas tak, że oddał za nas swoje życie, więc po prostu tutaj też Pan Jezus w tym ostatnim momencie swego życia podaje nam wskazówkę, jak my powinniśmy postępować, jak my powinniśmy żyć, że powinniśmy wszystko oddać w ręce Pana Boga, nawet w takiej sytuacji, która dla obserwatorów z zewnątrz wydawałaby się tragiczną, wielką przegraną. Pan Jezus złapany, skazany na śmierć, umiera, ale Pan Jezus nie traci nadziei, nie jest tutaj pesymistą, tylko po prostu powierza swojemu Ojcu swego ducha i w spokoju może wtedy umrzeć. Po prostu jeżeli wszystkie nasze rzeczy, wszystkie nasze troski powierzymy Panu Bogu, to możemy być wtedy spokojni, to wtedy się o nic nie musimy martwić. To tyle właśnie parę słów w wielkim skrócie, które chciałem powiedzieć o tych 7 ostatnich słowach Pana Jezusa. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do tego, żeby przeczytać ten tekst, gdzie jest wszystko bardziej może przemyślane i poukładane i bez moich przejęzyczeń, które mi się tu często zdarzają, za co Was serdecznie przepraszam. No i zachęcam do rozważania tych słów w tym Triduum Paschalnym, w czasie tych paru dni prowadzących właśnie do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.